No to fajnie. Fajnie, że mogę się podzielić świadectwem, jak spotkałem Jezusa, cieszę się z tego. Dzielę się Nim często, zwykle na ulicach, dzisiaj się podzielę tutaj, przed tymi, którzy jeszcze nie słyszeli. Otóż tak, no zanim jeszcze w swoim życiu zacząłem tak na dobre i świadomie grzeszyć, to pamiętam, jak byłem takim małym dzieciakiem, nie wiem, pewnie wielu z was miało tak samo, chciałem być obrońcą świata, obrońcą ludzi. Pamiętam, jak strugałem sobie miecze z drewna, jak z tymi mieczami wojowałem po podwórku i chciałem ochraniać świat. Później pamiętam właśnie, jak byłem takim dzieciakiem, to interesowało mnie to, aby być wojownikiem. Pamiętam, jak składałem sobie takie, babcia miała takie paliki z pomidorów i z tych palików składałem sobie taką wieżę, a później się rozbiegałem i w nią kopałem. Chciałem być wojownikiem, po prostu. No ale wiecie co, no, żyjemy na tym świecie, żyjemy w tym świecie i ten świat ustala pewne reguły gry. I ja pośród tych reguł gry po prostu zagubiłem się, jakby od małego, wiadomo, wychowywałem się w rodzinie katolickiej, taką jak mamy w tym katolicyzmie, tutaj tak jak mamy ustrój religijny. No jednak jako mały dzieciak nigdy do tego Boga mnie nie ciągło, a wręcz przeciwnie, ja pamiętam, jak byłem takim dzieciakiem kilkuletnim, to ja już uciekałem z tego kościoła, bo mi się po prostu nie chciało tam stać, nie? No ale zawsze byłem takim człowiekiem, który szukał wrażeń. Zawsze szukałem wrażeń, zawsze interesowało mnie to, aby coś się działo. No i później wiadomo, no jak już człowiek dorastałem, no to ta chęć poznawania świata, chęć zapuśnięcia przed tym światem zaczęła mnie przerastać. Tak naprawdę w szkole byłem jako no już kilkunastoletni dzieciak, postrzegany jako taki trochę inny. U mnie to było tak, że moja matka mnie bardzo pilnowała, bo się o mnie bardzo bała i zawsze po mnie do tej szkoły przyjeżdżała i zawsze mnie na tym krótkim łańcuchu trzymała. Ja się tego bardzo wstydziłem, w szkole się tam znajomi ze mnie śmiali. No i tak wychowywałem się w czymś takim, w takim poczuciu wstydu trochę. No ale w sercu byłem stworzonym człowiekiem do tego, aby coś robić, aby działać, tak jak dzisiaj mówiliśmy, człowiek czynu. Tylko no, jako młody dzieciak, no to bardzo poniżony, niedowartościowany, w szkole poniżony przez rówieśników, chciałem błyszczeć, chciałem zabłysnąć, chciałem się pokazać, chciałem coś udowodnić światu, że jestem kimś, prawda? Bo to niskie poczucie wartości wzmagało we mnie właśnie taki kierunek. Już kiedy poszedłem do szkoły średniej, no wiadomo, no jako dzieciak no to byłem ukierunkowywany przez rodziców, aby iść do dobrej szkoły, a oni chcieli, abym ja po prostu wykonał pewnego rodzaju ich plan, abym poszedł do dobrej szkoły, abym się dobrze uczył, abym zdobył wykształcenie i tak dalej, i tak dalej. No tak mamy wszędzie, ja nie mówię, że to jest złe, tylko po prostu to był plan moich rodziców. No i ja też bardzo dobrym wynikiem dostałem się do tej szkoły średniej, ale jednocześnie mnie tak ta szkoła nie interesowała. Mnie interesowało to, aby coś się działo, aby coś robić, aby działać, aby... No i też zawsze byłem pasjonatem muzyki hip-hopowej. No już jako właśnie młody dzieciak w szkole średniej, jak się tylko wyrwałem z tego domu, zawsze mówiłem, że jak będę miał 18 lat, no to ja będę szalał ostro, znaczy, że ja wtedy będę robił, co będę chciał. No i zamieniało się to w to, że po prostu chciałem się poszaleć, nazywamy to potocznie, chciałem się wyszaleć, prawda? No i w tej szkole średniej szukałem poklasku, szukałem rozgłosu, szukałem miejsca, w którym mógłbym się odnaleźć. Tą muzykę bardzo polubiłem, zacząłem właśnie od rapu, zacząłem robić tą muzykę, no ale też może i trochę z tą muzyką, ale też z moją chęcią poznania świata, już tą taką niewłaściwą chęcią poznania świata, chciałem go poznać i no, bardzo szybko wciągnąłem się na przykład w narkotyki. Wiadomo, no, jako nastolatek chciałem pokazać, że jestem najmądrzejszy, to też taki jest wiek, prawda? Chciałem pokazać, że jestem najmądrzejszy, chciałem pokazać, że wiem jak żyć, wiem jaką drogę wybrać. No i bardzo szybko wybrałem tą drogę polegającą na tym, że no, zacząłem palić zioło, później zacząłem z tego szybko bardzo przeszedłem do amfetaminy. No i przy okazji też robiłem tą muzykę, bo chciałem zabłysnąć, chora chęć pokazania siebie. No i zacząłem też w tej dziedzinie się gdzieś tam jakoś rozwijać, graliśmy z chłopakami koncerty, ale ja jednocześnie popadałem
w nałogi narkotykowe, zacząłem brać amfetaminę, a kiedy już, to już taki twardszy narkotyk tak zwany, on już powodował w mojej głowie taką sieczkę, że po prostu kiedy mi go brakowało, to ja musiałem dalej iść na ulicę, ja musiałem iść na ulicę i jakoś te pieniądze zarobić. Zacząłem okradać ludzi. Podchodziłem w swoim mieście, ja pochodzę z Nowego Sącza, podchodziłem do młodych chłopaków na ulicy, zabierałem im telefony komórkowe, zabierałem im pieniądze, okradałem im na tak zwanego cwaniaka, że tak to nazwę. No i pogrążałem się w tym przestępczy świat, zatapiałem się, szukałem tam swojej drogi, a tak naprawdę moje niskie poczucie wartości kierowało mnie do tego, aby zabłysnąć przed tym światem, aby zrobić karierę, aby osiągnąć coś, co w światach, w oczach tego świata jest czymś. Chciałem, aby mi bito brawa, chciałem, aby mi klaskano i mówiono, jaki jesteś wielki. Dlatego też chciałem rapować i chciałem na tej scenie hip-hopowej zrobić swoją karierę. No ale wiadomo, tak jak już powiedziałem, jednocześnie z tymi narkotykami to wszystko się równorzędnie toczyło. Zacząłem się pogrążać, okradać tych ludzi na ulicach, policja mnie zaczęła łapać. Wielokrotnie lądowałem na dołku. No a że nie biłem tych ludzi prawie nigdy, no to dostawałem te wyroki tak zwanej mniejszej wagi. Tych wyroków się zbierało bardzo dużo. Jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. I w końcu się nazbierało ich tak dużo, że w końcu mnie zgarnięto. Pamiętam, jak byłem w Krakowie w 2005 roku, kiedy po raz kolejny pojechaliśmy, bo już Sącz to było dla mnie za mało. Pojechaliśmy, wziąłem takiego kolegę na tak zwaną robotę. Pojechaliśmy okradać ludzi na ulicach z tych telefonów. No i wtedy na gorącym uczynku nas zgarnęła policja. No i wtedy zaczęły się sypać moje wyroki, te wszystkie, które były zawieszone. Zaczęły się sypiać, mama mi wynajęła adwokata. Udało mi się za pierwszym razem z 14 wyroków wyjść z wyrokiem ogólnym, chyba tam 4 lata to było. Odsiedziałem połowę tego, wyszedłem na wolność. W pełni zdeterminowany do poprawy, zdeterminowany do tego, aby zmienić swoje życie, aby żyć już normalnie, nie błądzić. No i tak też postanowiłem. I 8 miesięcy po wyjściu z więzienia trzymałem tak zwany pion. Myślałem, że no już będę żył tak jak należy, dalej kontynuując swoją karierę rapera, szukałem gdzieś tam kierunku, drogi, dalej graliśmy te koncerty, poznałem dziewczynę, ona zaszła w ciąży, urodziło się dziecko, ale gdzieś, wiecie, to moje niskie poczucie wartości, ono cały czas robiło swoją robotę, diabeł zbierał żniwo. Ja znowu wszedłem w narkotyki, znowu sobie zapaliłem, później znowu zacząłem ładować te narkotyki ostrzejsze. No już miałem, ja nie pamiętam, 25, 27 lat, 28. Już byłem bardziej uzdolniony w tym swoim przestępczym życiu, bardziej zorientowany, jak to robić. Wchodziłem i znowu potrzebowałem tych pieniędzy na te narkotyki, na utrzymanie dziecka i tak dalej. Wchodziłem coraz głębiej w ten przestępczy świat. Szukałem kontaktów, kontakty w końcu do mnie same przychodziły. Poznałem pewnego człowieka, to był brat mojej dziewczyny, z którą miałem dziecko. On mieszkał w Hiszpanii, miał układy, znajomości z ludźmi ze świata całego, jeśli chodzi o ten przestępczy półświatek. Zacząłem z nim, weszłem z nim układ, pojechałem do Kolumbii, żeby tam zrobić przekręt dotyczący jakichś tam dzieł sztuki miałem przewieźć. Chociaż tak naprawdę no, nie znałem tych ludzi, nie ufałem ich, bałem się bardzo, ale zdesperowany i chcący coś osiągnąć pieniądze, osiągnąć kasę i jakieś tam szczyty śmieszne, pojechałem do tej Kolumbii. Tam moje życie staczało się coraz bardziej, tam jeszcze bardziej wszedłem w narkotyki, bo tam one były bardzo dostępne i to wszystko składało się, te wszystkie historie, było ich znacznie więcej, nie ma dzisiaj czasu, aby je opowiadać. One wszystkie powodowały to, że ja staczałem się coraz bardziej sięgałem na coraz bardziej byłem pogrążony, zbity, stratowany przez ten świat, przez pokusy tego świata. Wróciłem z Kolumbii, później ci ludzie proponowali mi dalsze interesy, już oficjalnie mówili, że będziesz przewoził narkotyki, zaproponowali mi już jasny układ, tam pojedziesz do Panamy, przywieziesz tyle i tyle, dostaniesz tyle i tyle, to były grube pieniądze, ale ja już w tym momencie wiedziałem, że już nie, ta rozmowa z tymi ludźmi jest inna, już troszkę zacząłem się tego bać, pewnego dnia odciąłem całkowicie, ja wiem, że to była też Boża interwencja już wtedy, ja odciąłem pewnego dnia całkowicie z nimi kontakty, po tym jak poleciałem do nich do Hiszpanii, poimprezowałem z nimi, zobaczyłem jacy są, zobaczyłem, że są tak naprawdę wredni, choć maskują się pod pozorem ludzi takich, wiecie, no z klasą. Zobaczyłem ten świat, zobaczyłem, że to tak naprawdę inaczej wygląda, oni zaczęli już ze mną inaczej rozmawiać.
No i ja wtedy zacząłem już dostrzegać to, że w ogóle cały czas, jak żyłem w tym szambie, cały czas to sumienie też, które każdy człowiek ma, potępiało mnie. Wiedziałem, że żyję źle, wiedziałem, że grzęznę, wiedziałem, że to nie tak, wiedziałem, że muszę to zmienić. Chciałem gdzieś to zmienić, chciałem siebie zmienić, ale tak naprawdę to ta zmiana siebie nie była dla mnie czymś takim, co by mi realnie przyniosło sukces, bo ta zmiana siebie była dla mnie taka, no dobra, zmienię się, no ale co dalej, że ja się zmienię. Wiedziałem też o Bogu, wiedziałem, że On jest. Wiedziałem, że On istnieje i nie znając Go, po prostu bałem się, że czeka mnie kara, jak umrę i potępienie, i pójdę do piekła i tak dalej, bo wiedziałem, że jest Bóg. Wiecie, ja, moje nawrócenie zaczęło się od tego, że zacząłem dostrzegać prawdę. Do mnie nie przyszedł żaden człowiek, nie mówił mi o Bogu, nie mówił mi o Jezusie, nie wciskał mi żadnych wersetów biblijnych do głowy, nie było czegoś takiego. Ja zacząłem sam szukać Boga, tam gdzie się dało. Zacząłem sam patrzeć na to, co do tej pory przedstawiano mi jako Boga, jako reprezentantów Boga. Bardzo wyraźnie zacząłem dostrzegać obłudę i fałsz w tym, w czym mnie wychowano, czyli w systemie religijnym, w którym mnie wychowano w tym kraju. Zacząłem się wręcz denerwować na to, ponieważ zacząłem czytać Biblię i widziałem wyraźnie różnicę. Widziałem, że to nie jest tak. Mówię, no tu jest tak napisane, a tu jest tak napisane. Zacząłem tego szukać. No ale ja tutaj przeskoczyłem troszkę. Kiedy ja, znaczy nie przeskoczyłem, nie powiedziałem jeszcze pewnej rzeczy, że wtedy, kiedy zacząłem już znowu po raz drugi po wyjściu z więzienia być w tym swoim szambie narkotykowym, przestępczym, znowu wylądowałem w więzieniu. I tam w więzieniu właśnie zacząłem jeszcze głębiej grzebać, jeszcze więcej szukać, jeszcze więcej poznawać. Ja pamiętam, że jak już jechałem do tego więzienia, to już zapłakałem nad swoim życiem. Mówię, to jest szambo. Boże, jeśli jesteś, ja się chcę zmienić. Ja nie chcę tak żyć. Nie chcę w tym tkwić, nie chcę w tym istnieć. Wiecie, ja powiedziałem tak, koniec z tym wszystkim. Jechałem, pamiętam, do więzienia w kabarenie i prosiłem Boga, Panie, ja chcę jechać na półotworek, ja się tam zmienię, daj mnie do lżejszego więzienia, ja chcę z tego wyjść, nigdy już więcej w tym nie siedzieć. Pamiętam, ja nie wiedziałem, gdzie jadę, gdzie mnie transportują, były bardzo małe szanse, żebym ja z takim wyrokiem pojechał na półotwarty, ale okazało się, że ja już właśnie w tej kabarynie, nie wiedząc, już Bóg działał. Pojechałem na ten półotworek, pojechałem do tej Dębicy i postanowiłem w ogóle, że ja nie chcę żyć w grzechu. Zaczął mi grzech śmierdzieć. Zaczęło mi to wszystko tak bardzo śmierdzieć, że ja tego po prostu nie chciałem więcej. A kiedyś grzeszyłem i się cieszyłem. Jechałem w tej kabarynie i już moje myślenie, moje serce się zmieniało. Pamiętam, przyjechałem do więzienia, ja z dnia na dzień zacząłem przeklinać. Ja strasznie bardzo przeklinałem. To moje co drugie słowo było bluźnierstwem i to było właśnie tak skomponowane, że kiedy ja postanowiłem, że tego nie robię, to ciężko mi było przestać przeklinać. No, choćby nawet po prostu przeklinać. Automatycznie rzuciłem papierosy. No i zacząłem czytać, zacząłem szukać tego Boga, zacząłem w ogóle drążyć temat. I pamiętam, poznałem wtedy w więzieniu takiego człowieka, który już był nawrócony. On co nieco mi powiedział. Ja pamiętam, jak też czytałem Biblię pod tą celą więzienną i zaczęło do mnie docierać w ogóle, że moje grzechy, moje błędy zostały zapłacone. Że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, zapłacił za mnie cenę śmierci. I ja czytam, że nie stanę nigdy na sąd. Czytam, że On tak mnie pokochał, że zapłacił za mnie, bo On nie chciał, żebym ja poszedł do piekła. Mówię, Boże, ja nic nie muszę robić. I On mówi, nic nie musisz robić. Nic nie musisz robić. Wystarczy, że uwierzysz w to, że ja to zrobiłem. I On to zrobił dla mnie. Przyjaciele, On to zrobił dla mnie, to stało się częścią mojego życia. To nie, moje nawrócenie nie było jakieś nagłe i spektakularne, ale ja zacząłem dostrzegać w ogóle to, że błądzę i że potrzebuję ratunku. Przyjąłem ten ratunek po prostu. Ja miałem, wiecie, ja zacząłem być wdzięczny za to, po prostu wdzięczny za to, że On mnie uratował. Wychowałem się w systemie religijnym, tak jak prawie każdy tutaj chyba z nas, i zrozumiałem, że to nie jest tak, że ja się muszę teraz starać i być dobrym człowiekiem, jakiś być, jakikolwiek. Ja zrozumiałem, że ja muszę przyjąć ratunek, bo moje życie jest skazane na śmierć, że jest skazane na porażkę, że ja nie jestem w stanie się uratować. I dlatego, że człowiek nie jest w stanie się sam uratować na tej ziemi, każdy potrzebuje ratunku i potrzebuje przyjść do Jezusa. Kochani, można całe życie przechodzić, uczestniczyć w jakimś systemie religijnym, przechodzić do kościoła, można całe życie
tak jak ja widzę nieraz w telewizji, czy jakieś cytaty w internecie, jakieś teksty. Ważne, żeby być dobrym człowiekiem. To w ogóle nie jest ważne. To w ogóle nie jest ważne, bo kiedy starasz się być dobrym człowiekiem, to odrzucasz to, że została zapłacona za ciebie cena i próbujesz być dobrym człowiekiem, myśląc, że zyskasz sobie jakąkolwiek Bożą przychylność. To nie tak działa. Jezus umarł za nasze grzechy po to, abyśmy przyjęli to i żyli razem z Nim, i żyli wiecznie, i wiedzieli, że idziemy do nieba. I ja w ten sposób pod celą więzienną zrozumiałem, że potrzebuję ratunku. Oddałem Mu swoje życie, oddałem Mu swoje życie, moje serce się zmieniło. Ja nigdy nie byłem zdolny do tego, aby wyjść z narkotyków, zawsze do nich wracałem, zawsze, przez lata. I nie byłem zdolny do tego, aby to zmienić, ale kiedy wezwałem Jego imienia, kiedy się nawróciłem, odwróciłem od swoich grzechów, zrozumiałem, że On jest ratunkiem, On przyszedł mi z pomocą w wielu rzeczach. Przestałem przede wszystkim grzeszyć, moje serce się zmieniło, w ogóle moje wnętrze się zmieniło, narodziłem się na nowo, stałem się nowym człowiekiem, bo przyjąłem ratunek. Każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Jeżeli na tej ziemi nie podejmie człowiek decyzji, każdy, bez wyjątku, że potrzebuje ratunku, nie przyjdzie z tym do Jezusa, nie uwierzy w to, że został uratowany 2000 lat temu i nie ogłosi go swoim Panem, pójdzie do piekła. To jest prosta prawda Ewangelii. I ja dzisiaj to prawdę głoszę na ulicach, bo jestem po prostu wdzięczny za to, że zostałem uratowany. Moje życie tutaj na ziemi polega już tylko na tym, że głoszę tą prawdę i to jest tylko krótki czas tego życia mojego tutaj, ale już ono nie jest skierowane na to, aby zabłysnąć. Tak jak wam opowiadałem, byłem dzieciakiem, chciałem zabłysnąć. To życie na tej ziemi się kończy i staniemy przed sądem. Nie sądem dotyczącym tego, czy byliśmy dobrymi ludźmi, ale sądem dotyczącym tego, czy przyjęliśmy Jezusa jako Pana Zbawiciela. Ja mam głęboką świadomość tego, że ludzie potrzebują zbawienia. Ja zostałem zbawiony. Z wdzięczności dzisiaj głoszę tą prawdę wszędzie, gdzie się da. Taka jest moja nowa natura. Życzę wam wszystkim tego samego. Amen. Amen.